tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj kolejne piwo z paczki degustacyjnej Wolnego Kraftu. Przetwórnia chmielu Unlock Hops American IPA. Nowe logo, po roku z tym starym logo, z takiej jakby, z tą taką jakby tutaj fabryką. Fabryki nie ma, jest teraz tylko koło zębate i taki ala odbitka od szablonu graffiti. Lubię, szanuję takie klimaty, takie old graffiti w stylu właśnie lat 80., 90., old punks, never dies i tak dalej, nie? Ekstrakt 16,6, alkohol 5,5. Tak jak mówiłem już przy piwie Jadwisia Król, w przetwórni chmielu pojawiła się puszkarka. Puszkarka, jak ona się nazywa? Wild Goose? Jakaś tam gęś. Browar, który był nastawiony na kegi, rozumiem, że też z konieczności przechodzi w puszki. Dla ludzi spoza Warszawy na pewno na plus, bo głównie przetwórnia chyba w Warszawie była dostępna. Przetwórnia chmielu tu i teraz. Jakiś taki dziwnie, strasznie dziwny font jest, taki wordowski bym powiedział, albo może nie wordowski, a taki internetowy. Dziwny ten opis jest, taki, no naprawdę nie wiem. Drugi lockdown w nieco mniej restrykcyjnej formie, ale dla multitapów i tym samym dla nas równie bolesny. Nie będziemy bawić się w politykę, my wiemy jedno, piwo ma łączyć na tyle, na ile to możliwe, a nie dzielić. Powiem szczerze, że ja bym jednak dał tutaj 5 szyszek z tej strony i 3 szyszki z tej strony, ale rozumiem, że browar woli nie mieć takich, prawda, skojarzeń, żeby zaraz mieć kontrolę, ale ja... Prezentujemy nową Neipa. Soczysta, owocowa, dużo aromatów tropikalnych, trochę cytrusów, a w tle melon. Wyszło naprawdę smakowicie. Na zimno użyliśmy chmielu Idaho 7, Simco oraz Citra. I teraz uwaga, mamy tutaj taką informację. Piwo jasne, niefiltrowane, niepasteryzowane, bez użycia aromatów. Pozdro dla kumatych. Bardzo dobrze. Zawiera woda, słód jęczmienny, słód owsiany, chmiel, drożdże. Ja kiedyś proponowałem właśnie, żeby browary, te, które chcą być truly craft, po prostu pisały, że nie używają aromatów i tyle, nie? Nie, że aromaty są złe czy coś, tylko po prostu, a my nie używamy i już. Natomiast ja mówię, prognozuję, że pojawi się taki nurt w ogóle Reinheitsgebotowy. Że nic nie dajemy oprócz, prawda, czterech składników. Dość skromne zmętnienie, takie bardziej opalizacja niż zmętnienie. Drobno pęcherzykowa, średnio obfita piana. Ładnie to wygląda. No, przyjemny. Przyjemny, białe owoce. Cytrusy, jakiś grapefruit. Co tam miało być? Melon, cytrusy, dużo aromatów tropikalnych, ten jeszcze tylko melona szukam. Nie wiem, czy czuję melona. No dobra, spróbujmy. Konkretne nachmielenie, konkretne nasycenie, konkretne nachmielenie na goryczkę. Bo pierwsze, co się rzuca na języku, to jednak spore musowanie. Nie, że jest przegazowane, bo nie jest, ale nie jest też nisko nasycone. Jest wyraźnie zaznaczona ten dwutlenek węgla. No i wyraźnie zaznaczona goryczka już od pierwszego łyku. Całość smukła, ani grama karmelu, ani grama miodu. Piwo jest świeżutkie, aczkolwiek... Browar daje datę do 15 czerwca 2021 roku. Oczywiście, ja bym jeszcze tutaj dodał, pij świeże, ASAP, nie? Bo to piwo się nie nadaje do leżakowania. Im świeższe wypijesz, tym lepsze. Każdy dzień dłużej to jest gorzej.
Nie wiadomo jak bardzo gorzej, ale gorzej. Natomiast 15 czerwca to nie chciałbym pić tego piwa 15 czerwca. Obstawiam, że to jest zdecydowanie za długa data. I w sumie nie wiem po co, bo ja znam tłumaczenia wielu browarów, które mówią, no ale wiesz, kurka, my wysyłamy za granicę, tam musisz mieć minimum 9 miesięcy termin, bo inaczej nikt z tobą nie będzie gadał, nikt nie będzie takiego piwa brał. No i ja to rozumiem. No ale chyba przetwórnia chmielu jeszcze nie wysyła za granicę, nie? Ja wiem też o co chodzi, nie? To znaczy, jeżeli to piwo się gdzieś pojawi, patrzysz, o, do czerwca to jeszcze dużo czasu. Jakby browar dał 3 miesiące, czy 2 miesiące, to mówisz, o kurka, do lutego, może już stare, nie? No, to też jest jakby dla mnie zrozumiałe, dlaczego dawać dłuższą datę, bo to lepiej wygląda. No ale w takim wypadku ja na miejscu browaru, ktoś nazywa przetwórnia chmielu, robi hazy, czy tam nie hazy, ale robi ipkę i chcę podkreślać, że ten chmiel jest tutaj ważny i tak dalej, to ja jednak bym poszedł w kierunku puszkowaliśmy tego i tego dnia, pij najszybciej jak możesz, a nie później niż. Oczywiście to jest, polski konsument do tego nie jest przyzwyczajony, tylko z drugiej strony to nie będzie przecież w Lidlu stało, tylko w sklepach specjalistycznych. Ci, co się znają, to się poznają na tym, nie? I myślę, że można by się tym wyróżnić, browar mógłby się tym wyróżnić. To nie jest jakby jakiś straszny mój pomysł, no takie rzeczy robił chociażby Stone Brewing, gdzie oni wręcz dawali na etykiecie z przodu Enjoy By ten i ten dzień, nie? Co było też komunikowane, że to tam jest, nie wiem, 2 miesiące czy 3 miesiące od rozlewu i że należy to piwo wypić w 3 miesiące. Nie wiem, jak dużym problemem jest nakład tej etykiety, to znaczy na ile trzeba jej zamówić więcej, ale jeżeli nie trzeba jej zamówić więcej, to ja bym nawet za każdym razem zmieniał i walił po oczach tym, że to jest świeże, nie? No to tak, taka uwaga, no nie tylko do przetwórni chmielu ktoś może to wykorzystać, nie? Wydaje mi się, że nasz rynek dojrzewa już do tego, żeby właśnie epatować datą rozlewu, uczyć, żeby pić ipki as soon as possible, czyli pić je na ASAP-ie, jak się mówi w korpo, a może mówiło, nigdy nie pracowałem w korpo, to nie wiem, w sensie, że już się tak nie mówi. Więc pić je na ASAP-ie i cóż, życzę, żeby wszystko wróciło do normy i żeby przetwórnia chmielu mogła sobie dalej te w te kegi lać. Natomiast jak przy okazji będą puszki, to tylko lepiej, nie? Piwo w zalewie słodkich, bardzo mętnych hazy ipek wyróżnia się klarownością niemalże, konkret goryczką i taką smukłością. Nie powiem, że to jest West Coast, ale to jest taki Midwest, nie? Nie wiem, czy wiem, że Piwne Podziemie wypuszcza takie piwa Midwest IPA, ale do końca nie wiem, o co tam w tych Midwestie chodzi, ale to jest coś pomiędzy, to znaczy jest ta taka łagodność i miękkość neipy, no tutaj chyba zresztą są jakieś, tak, słodowsiany jest, ale z drugiej strony jest wytrawność jednak zaznaczona goryczka, ale nie aż taka ostra jak w tych West Coastach, albo inaczej, taka jak w tych nowych West Coastach, takich, o to o czym wam mówiłem, że generalnie West Coasty już nie są takie ostre jak były 7 lat temu, 5 lat temu. One już się złagodniały pod tą wpływem tych neipek, hazy ipek. No to tutaj mamy coś takiego pomiędzy, tak? Nie West Coast, nie hazy. Klarowne, wytrawne, smukłe, z troszkę wyższą goryczką, ale jednak nie ekstremalną. Jak to tam na jej piwce piszą? Chlalne. Chlalne piwo. Więc ładny lacing. No,
Nie wiem, czy będzie sprzedaży szerzej, czy nie będzie. Pewnie będzie, no bo knajpy póki co zamknięte, no coś muszą z tym piwem robić, nie? Myślę, że warto, jeżeli zobaczycie gdzieś tę puszkę, warto mieć na uwadze, że jest to browar, który, mówię, był nastawiony na multitapy i jest im ciężko. Są browary, które myślę, że odczuły albo wcale, albo odczuły lekko, natomiast tego typu browary jak Przetwórnia Chmielu, Ziemia Obiecana idzie też w puszki, też browar nastawiony na kegi. Takie browary odczuły to bardzo mocno, no i warto mieć to na uwadze, no, jak będziecie w zakupy robić w sklepie specjalistycznym, możecie pomyśleć o tym, słyszałem, że piwo jest bardzo dobre, a przy okazji pomogę browarowi, któremu jest ciężko, nie? No, także piwo bardzo spoko, może bez fajerwerków, ale jednak nie jest to kolejne Hazy IPA, jest to coś innego. Także za to trzeba szanować, za troszkę jednak oryginalność w dzisiejszych czasach. Nie jest to w żadnym sensie old school, nie? To nie jest żadna IPA, czyli Carmelo. No, IPA to jest takie określenie, które... Słuchajcie, wypromowałem craft, może wypromuję IPA. IPA to było takie określenie, którym tacy weterani, kombatanci craftu, trochę browarbizowcy, trochę ci tacy pierwsi, ten no, docent, bo ja pewnie też, jeszcze parę osób, tak mówiło na American IPA, nie? Ja po jakiejś tam lekkiej edukacji i bytności za oceanem zacząłem mówić IPA po prostu, albo American IPA. Natomiast w Polsce się przyjęło to IPA. I ja myślę, że dzisiaj, po tych 10 latach piwnej rewolucji, czy niemalże 10, możemy zacząć nazywać IPA, czy ja zacznę nazywać IPA, zobaczymy, czy się przyjmie, te takie oldschoolowe IPy, czyli... Czasami teraz browary też to wypuszczają, nawet jako nowe piwa, ale takie, wiecie, nawiązujące do Ataku Chmielu, czyli słodowe, z mniejszą lub większą karmelowością, bursztynowe, z konkret goryczką. I to jest takie IPA, nie? Więc to nie jest IPA. To jest nowofalowe piwo, natomiast nie jest to Hazy IPA. Jest to wytrawne, wręcz mam skojarzenie z pitymi niedawno pilsami DDH z Pinty. Bardzo podobne klimaty. Tylko że tutaj alkoholu mamy ciutkę więcej. Właśnie nie, alkoholu jest niewiele więcej, bo jest 5,5, natomiast ekstrakt jest dużo wyższy, bo jest 16. I aż mi się nie chce wierzyć w te parametry, bo piwo jest naprawdę smukłe. Ono nie jest słodkie, a przy takich parametrach powinno być słodkie, a nie jest. Przynajmniej ja tego tak nie odbieram. Więc albo te parametry nie do końca są, tam jest bardziej 6,5 niż 5,5, to bym może się zgodził, chociaż dalej mało. Albo po prostu ta goryczka tak mi to wrażenie zrobiła, że mi się wydaje, że to nie jest takie słodkie, a jest. No dobrze, Przetwórnia Chmielu, Unlock Hops, czyli otwórzcie, odblokujcie, czy jak, nie wiem, czy to jest jakiś regionalizm, ale u mnie w domu się tak mówiło, a Kasia to bardzo śmieszy, odkluczcie chmiel. Wasze zdrowie.